Blisko 300 tysięcy złotych każdej zimy kosztowało utrzymanie otwartego i darmowego lodowiska. I o ile sam fakt finansowania przez powiat tego typu atrakcji można uzasadnić jego funkcją społeczną, o tyle uzupełnianie braków kadrowych arbitralnym oddelegowywaniem pracowników oświaty budziło i wciąż budzi oburzenie. Pracownicy jednostek oświatowych na lodowisku przepracowali łącznie ponad 4100 godzin. Oznacza to, że w tym czasie, kiedy byli na lodowisku, nie było ich w miejscu podstawowym swojej pracy. To powodowało ogromną dezorganizację pracy. O kłopotliwej sytuacji, która wymuszała na dyrektorach szkół powiatowych wysyłanie pracowników do pracy przy lodowisku, pracownicy mówili od lat. Teraz to się skończyło. Ja myślę, że w imieniu może wszystkich dyrektorów, których pracownicy oddelegowywani byli na stadion, w pierwszej kolejności chciałabym tym pracownikom serdecznie podziękować za ich trud i zaangażowanie włożone i pracę, którą tam wykonywali, a nie były to warunki komfortowe, musimy przyznać. Bo zabieranie personelu do obsługi lodowiska niekiedy paraliżowało pracę osób zatrudnionych w internatach i stołówkach, z których korzystali uczniowie zamiejscowi. Jestem razem z wszystkimi dyrektorami, inaczej bym nie funkcjonował w oświacie, gdyby nie pomoc kolegów i również ta socjalna. Przed chwilą pan dyrektor powiedział, internat. Moja młodzież mieszka w internacie. Moja młodzież musi zostać na święta, musi zostać na weekendy. Starostwo na specjalnie zorganizowanej konferencji poinformowało, że dla aktywnych uczniów podległych mu placówek oświatowych przekaże 3000 bezpłatnych wejściówek na lodowisko do Pilskiego Akwaparku. I cieszę się w dwójnasób. Po pierwsze, że uczniowie będą z tego korzystać, a po drugie, że ja będę mógł tych pracowników swoich wykorzystać w 100% w szkole, no bo nie ukrywam, że była to dezorganizacja szkoły, bo nierzadko to było też sobota, niedziela albo święta, gdzie pracownicy pracowali. Vouchery trafią do dyrektorów wszystkich powiatowych szkół, w tym szkół niepublicznych. Dalej to oni zdecydują, do których uczniów one ostatecznie trafią. Starostwo deklaruje też pomoc w zorganizowaniu dojazdu dla uczniów spoza Piły.